Siema! Zakończyła się Olimpiada w Chennai. Polki do ostatnich ruchów wręcz walczyły o zwycięstwo w całym turnieju. Jeżeli śledziliście ostatnie filmy, to wiecie, że wczoraj zdarzył się remis. Dzisiaj przy zwycięstwie istniała szansa nawet na złoto. Przy remisie w całym meczu była szansa na srebro lub brąz. Mierzyły się one z zawodniczkami z Ukrainy. Ukraina to bardzo silna szachowo reprezentacja, szczególnie kobiety są bardzo wysoko notowane. No wiadomo było, że nie będzie łatwo, aczkolwiek wiecie, no my mamy też silny zespół, dziewczyny wygrały z Indiami, także szykowała się wielka walka na polski czas od godziny 6:30. Dodam jedynie, że Polacy swój mecz wygrali, 2,5 do 1,5, przegrał Wojtek Moranda, wygrał Kacper Piorun oraz wygrał Mateusz Bartel. Na koniec zrobię też takie małe podsumowanie tego wszystkiego, co ja o tym myślę, o występie Polaków, o występie Polek i tak dalej, także śmiało oglądajcie do końca. Dzisiaj zajmiemy się dwoma partiami, a mianowicie partią Aliny z pierwszej szachownicy oraz partią Oliwii Kiołbasy, bo no, gra tutaj niesamowicie dobrze. Jednak zaczynamy od partii Aliny. Była to dość ważna partia z tego względu, że Alina grała czarnymi. Dodam, że pozostałe dwie partie zakończyły się remisami, to znaczy Monika Soćko na spokojnie sobie wyremisowała białymi silniejszą zawodniczkę. Marysia walczyła, ale jednak też nie udało się uzyskać więcej niż remisu. Nastąpiła obrona francuska i Alina Kaszlińska zdecydowała się zagrać taki bardzo ostry wariant, co jest w sumie fajne z tego względu, że no wiecie, nie było tutaj muszę grać na remis z czarnymi, tylko od początku do końca próbowała atakować przeciwniczkę. Skoczek E7, A3, goniec C3, B bije C3, C5, hetman G4. Goniec został wymieniony, więc białe od razu atakują pionka na G7. Jest to główny wariant. Tutaj czarne mają trzy ruchy, które są główne, czyli albo król F8, albo roszada, albo hetman C7. Zdecydowała się Alina zagrać najbardziej agresywny wariant, czyli hetman C7, hetman G7 i czarne mają dwa pionki mniej. Ale w zamian za to mogą atakować centrum. Zauważcie też, że białe straciły trzy ruchy na ruchy hetmanem. Także nastąpiło bicie. Skoczek E2 to cały czas jest teoria. Tutaj mała pułapeczka. Raczej czarne, raczej białe nie mogą bić na D4, ponieważ tutaj tracą wieżę. Więc nastąpiło F4, bicie, hetman D3. No i taki fajny wariant, który sam czarnymi grywam, a mianowicie ruch D4. Białe zdobywają pionka kolejnego. Na ten moment białe mają, jeżeli dobrze liczę, pionka więcej, ale w zamian za to idea czarnych jest taka, że chcą przegonić tego hetmana, chcą ustawić swoje figury na tej długiej przekątnej i atakować tego pionka. To, co było problemem, to fakt, że przeciwniczka, czyli Muzyczuk Maria, grała bardzo szybko. Grała bardzo szybko, co sugerowało, że wszystko jest tutaj przygotowane. Hetman C6 to jest główny ruch, goniec D3, hetmana ustawiamy na D5. Zauważcie, że ten hetman jest niesamowicie silną figurą w tym momencie. Nastąpiło goniec E3, bicie, bicie. Czarne odzyskały pionka, goniec E4 i nagle czarne mają pionka więcej. Problem jest jedynie taki, że białe mogą zrobić długą roszadę, no i teraz z czarnymi trzeba bardzo mocno uważać. Czarne muszą grać ruch po ruchu, konkretne posunięcia, które tutaj utrzymują tę pozycję. Bo jeżeli czarne zagrają coś losowego, okazuje się, że po takich ruchach jak król B1, potem zdwojenie się na linii D są ogromne kłopoty, dlatego tutaj jedynym ruchem i takim głównym ruchem jest zagranie goniec C6, następuje bicie, bicie, hetman D4 i teraz czarne, żeby tej partii praktycznie nie przegrać, muszą zagrać ruch A5. I Alina go zagrała. Nastąpiło więc F5. W ogóle zauważcie, 25 ruchów przygotowania i to wszystko jest w zasadzie, no to już było grane, to jest bardzo głęboka analiza komputerowa zarówno jednej, jak i drugiej strony. Po ruchu F5 musimy tego pionka zbić, Alina go zbiła. Król B1, najlepszy ruch w pozycji. I teraz najlepszym ruchem dla czarnego jest zagranie król F8. Czy Alina to znalazła? Jeżeli Alina tego ruchu nie znajdzie, to prawdopodobnie bardzo szybko przegra partię. Znalazła. Co pokazuje, że 2500 za darmo na targu raczej ludzie nie rozdają. Nastąpiło hetman D6. No i teraz mamy dwa posunięcia. Nie możemy odejść królem tu, bo stracimy wieżę i przegrywamy, więc trzeba tym królem odejść albo na G7, albo na G8. Który z tych ruchów wydaje wam się bardziej logiczny? Bo dla mnie dużo bardziej logicznym ruchem jest król G8. Po co mamy iść królem na G7 i uważać na jakieś losowe szachy, skoro możemy zagrać tu i wszystko wydaje się, że jest w porządku. Prawdopodobnie tak wyglądał tok rozumowania Aliny i jak zaraz pokażę wam, dlaczego król G7 jest lepszy od króla na G8, no to się trochę zdziwicie. Okazuje się, że król G8 jest przegrywającym błędem i Alina przegrała tę partię ze swoją przeciwniczką, ale na dobrą sprawę to przegrała ją ze Stockfiszem, bo to przeciwniczka nie musiała tutaj nic myśleć. Grała swoje przygotowanie. Król G8 jest błędem, ponieważ przeciwnik może zagrać hetman E7 i w pewnym momencie zagrać E6. Nastąpiło hetman F2. Ale dlaczego król G7 w takim razie jest lepszy? Bo okazuje się, że jak teraz nastąpi hetman E7, to czarne mają jeden ruch, który utrzymuje ich w partii. I tym ruchem jest C5. I teraz białe nie mogą zagrać ruchu E6, bo dostaną mata, więc muszą najpierw odejść królem, ale teraz możemy zagrać wieża A6 i kontrolujemy to pole. Czyli trzeba było zrozumieć, że musimy zagrać król G7, że jakieś szachy tutaj, czy jakieś ruchy typu wieża F1 nie są groźne, bo jak po król G8 chcielibyśmy zagrać dokładnie to samo, czyli C5, no to tutaj różnica jest taka, że wieża A6 niestety nie działa, bo jest wieża D8 i te figury bardzo mocno nas atakują. Także ten jeden ruch zaważył o tym, że Alina przegrała, ponieważ przeciwniczka grała dalej z komputerową wręcz precyzją. Teraz ruch, po to zostało zagrane król A1, żeby nastąpiło E6, żeby nie było jakichś kłopotów. Nastąpiło bicie, ale po tych ruchach Alina niestety złożyła broń. Partia trwała 35 ruchów, natomiast 29 z nich, czy 30 do ruchu E6 to było przygotowanie, z którym niestety, ale Alina sobie nie poradziła. Niestety, więc było w meczu 2-1 wirtualnie. I ostatnią partię grała Oliwia Kiołbasa. Kiołbasa przez O. Wiem, że brzmi jakbym mówił przez E, ale czytam przez O. No i tutaj Oliwia musiała walczyć. Zagrała ruch D5 i E6, czyli normalna struktura. To, co było ważne, to to, że przeciwniczka Oliwii bardzo długo myślała. Już w zasadzie od debiutu traciła bardzo dużo czasu na namysł. Więc nie chcę tutaj za bardzo zajmować się debiutem, ponieważ idea białych jest taka, że będą grać poprzez ruch E4 w którymś momencie, poprawią sobie figury, zagrają E4, może jakiś skoczek G3, natomiast czarne będą rozkręcały inicjatywę na skrzydle hetmańskim. Więc nastąpiło goniec F2, A5, Oliwka tutaj grała bardzo, bardzo szybko, wieża C1, goniec A6, skoczek G3, goniec sobie wrócił i nastąpiło E4. Tego typu pozycje, co do zasady, są nieprzyjemne dla czarnych, ponieważ białe mają prosty plan gry, aczkolwiek obiektywnie czarne tutaj, jeżeli będą grać dobre ruchy, to nie powinny mieć problemów. Więc nastąpiło bicie, B4, skoczek wszedł na A4, Oliwia zdecydowała się wybić na D3 i zagrać ruch skoczek G4. Atakuje tego gońca. Po hetman F3 w ogóle widać było po dziewczynach, że naprawdę miały bojowe nastawienie. Hetman H4, grozimy matem. Nastąpiło H3, wybicie. No i mamy taką pozycję. Jeżeli chodzi o, wiecie, takie strukturalne podejście, no to czarne tutaj mają trochę problemów. Ten pionek zawsze jest słaby, ale koniec końców mają gońca, który może być dość silny. No i mają dwa cele do ataku centrum. No i tutaj Oliwia zdecydowała się zagrać ruch hetman F6, żeby obronić pionka na F7. Nie chciała grać jakoś bardzo pasywnie, bo teraz po pierwsze leci to, po drugie skoczek F6, skoczek F4, skoczek F5, więc nastąpiło hetman F6, tylko problem jest taki, że po tej całej kontynuacji niestety, ale tracimy pionka na C6 i Oliwia stoi w pozycji, w której dobrze by było, jakby wygrała. Ona oczywiście w tym momencie nie wiedziała, jakie będą inne wyniki na szachownicach, a stoi bez pionka. Czy i tym razem złota Oliwia uratuje nam skórę? Wieża poszła na D8, H5. Tutaj przeciwniczka nagle zaczęła mieć bardzo mało czasu. Nastąpiło skoczek C5, wymianka i E6. E6 jest bardzo dobrym ruchem tutaj. Następuje wymiana. Po kilku ruchach wymieniły się też wieże i mamy końcówkę hanowerską i Oliwia zdecydowała się zagrać ruch H4. Trochę lepiej było dać szacha i po prostu szukać jakiejś aktywności na tych pionkach, czy tutaj i próbować wchodzić na drugą linię, aczkolwiek wiecie, to bardzo łatwo się patrzy z silniczkiem. Oliwia zagrała bardziej po ludzku, nie chciała stracić pionka na H4, nastąpiła wymiana, no i mamy wieżówkę bez pionka. Ale zauważcie, że ten król jest bardzo mocno aktywny. W wieżówkach aktywność czasami przecenia się nawet bardziej niż materiał. Także nie jest to nic straconego jeszcze, aczkolwiek obiektywnie jest to remis i jestem przekonany, że gdyby nie sytuacja meczowa, to zawodniczki około tego momentu zgodziłyby się na remis. Tutaj Oliwia może zdobyć pionka, ale problem jest taki, że teraz po A3 wszystko się tutaj zeruje. Więc lipa. Więc Oliwia zagrała król C5. Widać było, że po prostu chce tutaj grać na wygraną, pomimo tego, że ma wieżówkę bez pionka. To była taka heroiczna batalia Oliwii, pewnie z samą sobą, ale też z przeciwniczką, czy tutaj godzić się na remis i pozbawić nas szans na medal, czy jednak walczyć. B3. Kilka szachów. Król znalazł się na G1, dziewczyny nabiły sobie trochę czasu, nastąpiło A3, bicie, król na B5, wieża wróciła na C5, nie nastąpiła wymiana, król zaczął podchodzić, znowu jest bardzo aktywny, ale teraz białe uzyskują takiego pionka, który może być problematyczny i ustawiają sobie za nim wieżę. Także nastąpił szach, tu. No i gdyby to była normalna sytuacja, Oliwia gra tutaj król B5, zawodniczki zgadzają się na remis. Tego się nie da wygrać zarówno jedną, jak i drugą stroną. Natomiast Oliwia zdała sobie sprawę z tego, że jeżeli istnieje jakiś wszechświat, w którym ona wygrywa tę partię, to wygrywa ją za pomocą tego pionka. Więc zdecydowała się zagrać tak i po prostu wymienić te pionki, bo może kiedyś ten pionek zadecyduje. Ale niestety ta pozycja jest nie tyle remisowa, to przez tę agresję, tu jeszcze mała pułapka, może pionek się ześlizgnie, damy mata, ale oczywiście to nie nastąpiło. Niestety ta pozycja nie tylko nie jest remisowa, ale jest już dla Oliwii przegrana. No i pierwsza porażka, w żadnym wypadku Oliwii nie możemy za to winić, pokazała duszę fajterki, pokazała, że interes drużyny jest ważniejszy niż to, że ona chciałaby mieć trochę więcej punktów rankingowych. Ode mnie wielki szacunek, bo naprawdę, no, niesamowite. Ale niestety, z tego względu, że przegraliśmy partię, mecz 3-1, musimy przynajmniej na kilka lat do kolejnej olimpiady pożegnać swoje marzenia, nie tylko o złotym medalu, ale o jakimkolwiek medalu. Jeszcze nie zakończyły się wszystkie partie, ale z tego co opatrzyłem, Polki zajmą miejsce 6. Także smutne jest to, wygrały z Indiami, wczoraj były bardzo blisko, żeby wygrać kolejny mecz i wręcz zagwarantować sobie medal. Nie udało się niestety. No i teraz przejdę do takiego podsumowania. Najpierw zajmę się dziewczynami, ponieważ myślę, że to one zasługują na dużo większy splendor. Niesamowity turniej, szczerze mówiąc nie nastawiałem się jakoś mocno. Wydawało mi się, że to będzie kolejny taki turniej, gdzie walczymy sobie o top 10 i fajnie, bo na końcu liczymy, że jak wygramy 3 ostatnie rundy, to jest szansa na brązowy medal. Dziewczyny grały z samymi najlepszymi drużynami, wygrywały niejednokrotnie te mecze. Świetnie się to oglądało. No ja jestem fanem. Szczególnie cieszy fakt, że młodsze dziewczyny, czyli zarówno Oliwia, która zrobiła niesamowity performance, jak i Marysia Malicka, jak i nawet Michalina Rudzińska, która była rezerwową jedynie, pokazały się z bardzo dobrej strony, można było na nie liczyć. Szkoda niektórych połówek punktów, powiedzmy, zarówno u Aliny, jak i u Moniki Soćko. Natomiast wiecie, kim ja jestem, żeby mówić, że no, arcymistrz Monika Soćko powinna grać lepiej. Zagrała dobrze, może troszeczkę poniżej swoich możliwości, tak mi się wydaje, ale tak samo Alina, ale koniec końców bardzo dobry turniej. Szkoda tej ostatniej partii, szczególnie ze strony Aliny Kaszlińskiej, bo przegrała po prostu z komputerem i tyle. Ale z mojej strony wielki szacunek dla każdej z 5 pań oraz dla ich trenera, czyli pana Dziuby, arcymistrza Dziuby. Bardzo dobra robota, szkoda, że wynik niestety, ale tego nie odzwierciedla. A teraz przejdziemy sobie do panów i tutaj wiem, wiele osób zdarzały się komentarze: proszę tak nie narzekać, bo powinieneś kibicować i nie chce się tego słuchać. Jak nie chcecie, to możecie teraz wyłączyć filmik. Ja już nie jestem na etapie, gdzie mam 3 widzów i muszę uważać na każde słowo i wydaje mi się, że takie cierpkie słowa powinny paść ze strony kogokolwiek, niech będzie, że będą to z mojej strony słowa, ponieważ no nie wyobrażam sobie sytuacji, nie rozumiem, dlaczego Jan Krzysztof Duda nie grał żadnej z ostatnich partii. To jest dla mnie niesamowite. I nie wiem, tak jak mówiłem w którymś poprzednim filmie, ja naprawdę liczę, że stało się coś złego, znaczy nie mogę tak powiedzieć, ale naprawdę chciałbym, żeby wytłumaczeniem była jakaś, nie wiem, choroba, gorsze samopoczucie, a nie taka, wiecie, bojaźń o to, że stracimy kilka punktów rankingowych przy remisie z zawodnikiem 2500, bo jeżeli tak jest, no to nie stawia to niestety polskiej drużyny w dobrym świetle, szczególnie, że słabsze turnieje najnormalniej w świecie się zdarzają. I mówię to w kontekście Wojtka Morandy, który po prostu zagrał turniej średni. Stracił chyba 28 oczek i po prostu to się zdarza. Ja jadę zaraz do Ustronia i możliwe, że też stracę. No to jest zupełnie normalne, ale właśnie po to jest rezerwowy, że naprawdę daje to bardzo duży komfort dla zawodników, że jak coś nie wyjdzie, no to zawsze można iść na ławę, oczyścić głowę, pokibicować, nie wiem, porobić coś, co się lubi. Natomiast w sytuacji, w której wiecie, że Jan Krzysztof Duda nie będzie grać na szachownicy i wy, pomimo słabego turnieju, pomimo tego, że psycha siedzi, i tak musicie iść i po prostu grać w szachy, no to to jest bardzo złe. I z takiego psychologicznego punktu widzenia naprawdę nie rozumiem tego. Jestem no zawiedziony. Myślę, że zawiedziony to jest po prostu dobre słowo. Mężczyźni zakręcą się około 10. miejsca. No koniec końców nie jest to jakiś bardzo zły wynik, ale no nie o to walczyliśmy. No i naprawdę, jeżeli będziemy wiedzieć, dlaczego Jan Krzysztof Duda w tych partiach nie grał, no to okej. Mam nadzieję, że będę mógł posypać głowę popiołem, bo coś złego się stało i faktycznie gadam głupoty. Ale tak z boku, dla kibica wygląda to bardzo źle i wiem, że nie jestem jedyną osobą, która jest zawiedziona, bo tak samo zawiedzieni są zarówno kibice na transmisjach, które oglądałem, jak i Zbyszek Pakleza. Także bardzo mocno się dziwię i mam nadzieję, że to zostanie jakoś wyjaśnione. Ale cóż, ponarzekałem sobie, taka moja rola. Cieszymy się z tego, że 6. miejsce bierzemy w kategoriach porażki, bo to pokazuje, że nasze dziewczyny są bardzo silne. To, co zrobiła Oliwia, myślę, że może przejść do historii. Każda z nich pokazała wolę walki. No i myślę, że przyszłość kobiecych szachów rysuje się w kolorowych barwach i tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć. Także dzięki wielkie, że byliście ze mną, że kibicowaliście razem ze mną podczas tych podsumowań. Pojutrze wybieram się do Ustronia, także będę z nich prowadzić również takie podsumowania rund. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!